Przed rozpoczęciem sezonu 2010-2011 w Siatkówce Kobiet. Pozwólcie, że usiądę, parę zdań do Państwa powiem. Witam serdecznie na dzisiejszym spotkaniu przede wszystkim nasze zawodniczki, które za chwilę będę miał przyjemność zmienienia nazwiska Państwu przedstawić. Witam przedstawicieli naszego największego tytularnego, zresztą sponsora Urząd Miasta Dąbrowa-Górnicza, w osobie Pana Prezydenta Zbigniewa Podrazy. Chciałbym usprawiedliwić nieobecność przedstawiciela firmy Tauron Polska Energia, pana prezesa Zbigniewa Perkowskiego, albowiem koniec roku spowodował to, że ma bardzo wiele obowiązków służbowych i przepraszam, ale nie mogę nazwać się zaszczycić swoją obecnością. Witam przedstawicieli Wydziału Sportu, witam pana zastępcy naczelnika Zbyszka w Kałuże, witam serdecznie wicedyrektora Centrum Sportu i Rekreacji Henryka Mańkę. Witam trenera, całą kadrę trenerską. Witam jeszcze pełnomocnika prezydenta Roberta Kośmy, poprzedniego prezesa. Bardzo miło, że na pewno zajrzałeś. Witam Państwa dziennikarzy i witam również kibiców. Proszę Państwa, nowy sezon, który rozpoczynamy 4 grudnia, wiąże się również z nowymi wyzwaniami. Staraliśmy się przygotować jak najlepiej do tego nowego sezonu. Nowe wyzwania wiążą się z nowymi, czy ze zmianami w składzie drużyny. Pozwólcie Państwo, że zanim powiem, jakie mam plany na najbliższy sezon, przedstawię te osoby, które będą reprezentowały nasz klub w nadchodzącym sezonie. Numerem 1 w sezonie 2010 w ekipie Tauron MKS Dąbrowa Górnicza zagra Agata Pura. Numerem 3 Aleksandra Liniarska. Numerem 4 Natalia Kornikowska. Numerem 5 Marta Haławy. Numerem 6 w tym roku zagra Joanna Szczurek, kapitan drużyny. Nie jest obecna dzisiaj, ale to ze względu na obowiązki szkolne. Nasz nowy nabytek, najmłodsza zawodniczka w naszej drużynie, Marcelina Nowak. Numerem 9 Małgosia Lis. Numerem 10 libero Krysia Strasz. Z numerem 11 reprezentantka Czech, rozgrywająca Lucy Mursztejnowa. Z numerem 12 Elżbieta Szerowska. Przepraszam, 12. Z numerem 13 Matej Ajkic. Z numerem 16 Elżbieta Skowrońska. Z numerem 17 reprezentantka Czech. Proszę Państwa, wiem, że czekacie na to z pewnością najbardziej cele, które stawiamy przed drużyną, przed nami, przed zarządem również.
to przede wszystkim osiągnięcie miejsca premiowanego rozgrywkami europejskimi w przyszłym sezonie, a więc miejsca 1-4. Za chwilę może w ramach komentarza powiem, dlaczego 1-4, a nie powiedzmy wyżej. Na pewno będziemy walczyć w Pucharze Polski o najwyższe miejsce możliwe w tym sezonie przez nas do osiągnięcia. I mamy bardzo ambitny plan, aby w rozgrywkach Pucharu CEF tegorocznych dojść jak najwyżej. Marzy nam się finał. Dlaczego 1-4? No przede wszystkim dlatego, że chcemy zaistnieć również w kolejnym sezonie w rozgrywkach europejskich. To zresztą mówiłem, w jednym sezonie również są to pewne obwarowania związane z kontraktem sponsorskim. Tylko te miejsca pozwalają nam na otrzymanie znacznej premii od sponsora tytularnego firmy Tauron Polska Energia. Dlatego ten cel nie może być niższy. Ten sezon w ogóle moim zdaniem będzie jednym z najciekawszych w dotychczasowej historii Plus Ligi Kobiet. Ilość drużyn, które aspiruje o czołowe miejsca w tym sezonie, zwiększyła się znacznie. Myślę również, że bardzo atrakcyjny dla Polski stał się polski rynek dla siatkarek z innych krajów. Dość duży napływ tych siatkarek obserwujemy do większości drużyn Plus Ligi Kobiet. Wydaje się, że rywalizacja będzie stała po pierwsze na o wiele wyższym poziomie i chyba niespodzianek będzie o wiele więcej niż w dotychczasowej historii Plus Ligi Kobiet. No i teraz coś, co może Państwa zaskoczyć, a może zresztą czekaliśmy na to, już zapowiadałem ten ruch od kilku, przynajmniej od dwóch sezonów. Proszę Państwa, powstała spółka prawa handlowego pod nazwą Miejski Klub Siatkarski z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, który od dnia 1 stycznia 2011 roku przejmie prowadzenie sekcji siatkówki. Będzie to jednosekcyjny klub, tylko i wyłącznie siatkarski. Dotychczasowe stowarzyszenie oczywiście pozostaje w dalszym ciągu pod nazwą Miejski Klub Sportowy Dąbrowa Górnicza, ale będzie zrzeszał on tylko i wyłącznie sekcję koszykówki. Nie jest to podyktowane tylko jak gdyby naszym widzimisię, ale wiecie doskonale Państwo, że jest to wymóg formalno-prawny stawiany przed wszystkimi drużynami grającymi w Plus Lidze Kobiet. Wcześniej czy później każdy klub będzie musiał stać się spółką prawa handlowego. Myśmy założyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą, jak już wspomniałem, Miejski Klub Siatkarski. Na przejęcie, czy też na przekazanie sekcji siatkówki wyraził zgodę walne zgromadzenie Stowarzyszenia MKS Dąbrowa Górnicza, które odbyło się 25 listopada. Także te sprawy formalno-prawne już są za nami. Tyle jeśli chodzi o kilka słów wstępu. Bardzo proszę Pana Prezydenta o kilka słów otuchy na najbliższy sezon, bo Państwo pewno wiecie doskonale, że oprócz tego, że Pan Prezydent jest najważniejszą osobą wśród najważniejszych sponsorów, ale to jest osoba, która jest na każdym naszym meczu. Myślę, że w pierwszym sezonie pan prezydent był na większej liczbie meczów nawet niż ja, i nie zawsze mi się udawało mieć wolny czas. No cóż, moje drogie panie, szanowni państwo, ja myślę, że siatkówka na dobre zagościła w Dąbrowie, to na najwyższym szczeblu, jesteście naszymi perełkami. Ja nie tylko ze względu na to, że jestem prezydentem, ale ze względu na to, że jestem kibicem nie tylko siatkówki, ale szczególnie życzę Wam, żeby ten sezon był udany, żebyście odnosiły sukcesy, żebyście awansowały jak najwyżej, zwłaszcza w tych rozgrywkach już międzynarodowych, żeby Wam zdrowie dopisowało jak najmniej kontuzji, mówię to jako lekarz ortopeda, kiedyś lekarz sportowy, bo wiem, że to jest jednak bardzo mocno urazowe, jednak gry. Najbliższe spotkanie w czwartek, w sobotę inauguracja na naszej hali. Myślę, że ważny mecz. To jest takie
święto trochę tradycyjne jeszcze na naszym terenie, bo to górnicy jednak bardzo mocno jeszcze funkcjonowali do niedawna. Jest takie święto bankrutowe i proszę Wam, żebyście zrobiły prezent tym naszym kibicom, bo większość z nich to jeszcze byli górnicy, koledzy, którzy kibicują. Zresztą klub kibica fantastyczny, to te panie, które grały, doskonale wiedzą, te, które przyszły do nas i są z nami, a na pewno się przekonają, że takiego klubu kibica w Polsce drugiego nie ma i też bardzo dziękuję klubowi kibiców za wsparcie i zawsze wspieranie. Zawsze są z wami, nie zawsze wszyscy, ale ci najwierniejsi, nawet na tych takich teraz treningowych czy sparingowych meczach z wami są. Cóż, miasto ma olbrzymią satysfakcję, że jesteście z nami, że odnosicie sukcesy. To jest niesamowita promocja miasta. Niesamowita, ja myślę, że dzisiaj nikt nie jest w stanie prześcignąć Was w promowaniu naszego miasta. A panie, które do nas zawitały, chciałbym, żeby jak najdłużej zagościły Dąbrowi, żeby Wam się Dąbrowa spodobała. Jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo przyjaźnie nastawieni. Życzę wszystkiego najlepszego i miłych wrażeń również Państwu, redaktorom, którzy dzisiaj z nami są na naszych meczach tutaj na Hali Sportowej. Dziękuję bardzo.